się pytanie, to gdzie jest ta winiarnia? A ponieważ faktycznie tutaj kiedyś produkowano wino, wino marki Wino, tam są butelki, eksponaty ze starej winiarni. W 55 roku zaczęto to produkować, a w 95 zaprzestano. I to była taka winiarnia, gdzie jak czasami mamy gości z Francji, z Włoch i mówimy, że tu kiedyś produkowano 1 000 000 butelek rocznie, to nie wiem, czy u nas takie winiarnie ma. I tamte pomieszczenia spełniały rolę piwnic, ponieważ mury w najwęższym miejscu mają 1,40 m. W niektórych miejscach 2,35 m. Czyli bardzo szerokie. I tam nie zachodziły takie gwałtowne zmiany temperatur. Państwo sami zauważyliście, że tak naprawdę Polak to jest taki klient, który spożywa półwytrawne i półsłodkie wina. W 95% można przyjąć, że to są gusta polskie. Natomiast jak ktoś zaczyna się bawić winami, to zaczyna szukać smaków, zapachów i przechodzi od tych win takich półsłodkich, półwytrawnych raczej do wytrawnych. Tam gdzieś się już zaczyna bawić z tymi winami. W naszej piwniczce takie naprawdę bardzo fajne, dwa ciekawe wina. To jest Catalpa ze szczepu Malbec, Argentyna. Funkcjonuje trochę różnych otwieraczy. Jak już macie coś zainwestować, to w taki sposób. Tak czy tak, na dwa etapy otwieramy, czyli raz, dwa, tak? Dobry nożyk, czy jest piłka, tak? Bo jest wtedy zdecydowanie lepiej się po prostu to odcina. Proszę zobaczyć, nie proste, tylko raczej jak jest piłka, to jest zdecydowanie lepiej. I oczywiście na dwa razy, nie? Czyli podciągamy korek, bo nie na drugi raz. Jak to robimy? Bo zawsze jest taki dylemat, gdzie to uciąć, nie? Jak przychodzi kelner do stoliczka i na przykład pan dzisiaj zamawia, pan płaci, tak? No to pokazujemy klientowi. Proszę bardzo, tak, Catalpa, Malbec, Argentyna, pan to zamawiał, tak? Zauważcie, że na butelce jest taki jeden rant, raz i dwa. Najprościej tu pod tym, czyli pod. I teraz, żeby zrobić to dokładnie, czyli podcinamy raz, tak? I cały czas etykieta jest do klienta. Wkładamy do środka i wkręcamy. Gdzieś mniej więcej do ostatniego tego gwintu. Gdzieś nie do końca, bo jak wkręcimy to do końca, to przebijemy korek i wtedy farfocle z korka padną do butelki. No to troszkę tak nie fafuśnie, tak? Nie było? Nie. Nieestetycznie. Przykręcamy. Pierwsza. Druga. Nie robimy czegoś takiego, że otwieramy nagle. Tylko bawimy się moja, twoja. Tak już przy końcówce dosłownie. I sprawdzamy, czy nie jest to wino korkowe. Pan też dobrze było, żeby powąchał. Proszę to puścić dalej. A ja coś państwu znajdę. Dam wam do powąchania taki próbnik, to firma francuska robi. Jak pachnie wino korkowe? Czy po prostu wino zepsute od korka? No, taka spleśniała technika, tak? I to jest wino korkowe. Wtedy jak wąchacie korek i jest taki zapach, to znaczy, że możecie oddać te wino, bo zaczynamy wąchać, czy tak zwany pierwszy nos. Teraz powiedzcie mi, co tam czujecie. No? Ja bym powiedział, że po prostu ładnie pachnie. Tak? Pamiętajcie, że nigdy nie ma czegoś takiego, jak jednoznaczny zapach, tak? Że na przykład są tylko jeżyny, albo nie wiem, tylko śliwka, tak? Albo tylko malina i tak dalej. To jest zawsze wymieszane, więc czasami trzeba po zbalansować. Aha, czuję trochę tego, nie? Aż spróbuję znaleźć coś takiego odpowiedniego, żeby wam pokazać. Taka wędzona śliwka? A, wędzona, tak. A, widzicie, to czyli śliwa wędzona. Tak. Czy macie słodki, kwaśny, gorzki?
Na jednym języku. No, powiedzmy, że słony, tak? Jeszcze tam w środkowej części. To jest wszystko, co jesteśmy w stanie rozumieć. A te wszystkie powiązania z zapachem dopiero daje nam taki element, że nam się wydaje, że my smakujemy i do czegoś to jest podobne, ale tak naprawdę smakowo nie jesteśmy w stanie niczego innego rozpoznać. Napijamy się, tak? Zatrzymujemy w ustach i próbujemy to przemieścić. Lewa, prawa, tył, przód. Możemy posiorbać też. Puszczam to. Co wam to mówi? Okej, dzięki. Ja wam to puszczam, a ja sobie tutaj będę się bawił. Plagi do was nosi. O. Albo zmywacz. No zmywacz. Tutaj podpucha jakaś. Za kieliszki. No, tak samo jak tam, jest ładnie na wszystko. Jakby trochę mniej zapachów w stosunku do tamtego, tak, nie? Tak, takie łagodniejsze. Łagodniejsze, takie... Mhm.